proszę, nie zmuszaj mnie. Mówiłaś, że gadał coś o magii i... udomowionych zombiakach? Mówił coś o grupie ludzi, którzy się nie zarażają. Nawet po ugryzieniu. Ludzie w Malignie plotą różne bzdury. Kiedy go przynieśli, trzymał tę mapę. O, ale to jest... Droga poza Haran. Crane, kończy nam się antyzyna. Musimy poszukać innych możliwości. Nie możemy dłużej czekać. Nie! Nie zbliżaj się! Idź sobie! Nic nie rozumiesz, matka! Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku dodatku do Dying Light The Following. Więc się rozpoczyna, kurde, dość grubo. I cóż, główny wątek fabularny, mam nadzieję, że zostaliście ze mną od początku do końca. Ma 20 odcinków, widział się też dość grubo. I cóż, zobaczymy, ile ten The Following będzie miał. Coś myślę, że około max 15 odcinków będzie i... git. Potem się bierzemy za kolejną serię na kanale. No cóż, rozpoczynamy. Dodatek The Following. Okej. Mam wszystkie bronie, które miałem. Przecież wszystko wyjechać na myśl, okej. Znajdzie wyjście z kanału. Znalazłem. To jest chyba, o kurde, to... Okej. Shit. Dobra. Nie ma tragedii. Aż sobie sprawdzę tylko opcję. Gra... Okej, jest wszystko git. Tak jak powinno być. Co to jest? Chyba dobrze idę. Tak, dobrze. Lena, słyszysz mnie? Crane, cholera. Ciągle przerywa. Słuchaj, ten twój jednooki deliryczny pacjent mówił prawdę. Jest droga poza miasto. Może to, co mówił o ludziach, którzy się nie przemieniają, to również prawda. Możesz go zapytać, gdzie mam szukać? Zmarł dziś rano, Kyle. Zabiła go gorączka. Obawiam się, że musisz sobie radzić sam. Łocie pani. No i zginąłem, niestety. Sam początek i od razu zginąłem. Gratulacje dla mnie. Tędy na spokojnie. Okej. Tędy na spokojnie. Dobra. Hop. Hop. Ja cię sunę. Do tego zdobyłem trwon, to mi się podoba. Masakra.
Ale dobra. Póki co dodatek się rozpoczyna całkiem spoko. Naprawdę jest git. Nie ma tragedii. Okej, to jest nieżywy zombiak. Co to jest to? Ta budka. Co to jest? Aż sobie sprawdzę. A ambona myśliwska, spoko. Noż, kurde. Tędy jest git. Git jest. Co to jest? Kozackie. Kozacka broń, ty, typie. Aha. Horda zombiaków, oczywiście. Mniej więcej. Witam. Czego tu? Chcę rozmawiać z kimś, kto tu rządzi. Jestem z Haranem. Przemycy. Robisz do tego świra? Ej, nie wiem nic o żadnym przemycie, koleś. Jestem tu, bo potrzebuję pomocy. Pytaj o Jazeera, ale zapamiętaj jedno. Jeśli coś ukradniesz, łapska ci urąbię. Nie ma sprawy, gościu. Okej. Hej. Chwała niech będzie matce. A? Słuchaj, potrzebuję tylko informacji. Ja tam nic nie wiem. Pytaj Jazeera. No dobra, gdzie go znajdę? W środku, w stodole. Dzięki. Okej, czyli jest w stodole, tak? No jestem w środku i co? Aha, fajnie. A może to jest stodoła? Kurde, pomyliło mi się. Tylko jak tam wejść, co? Jakoś sobie radzą, w miarę. Nie chcę przeszkadzać. Szukam Jazeera.
potrzebuję jedzenia. Słuchaj, jestem z Haranu. Przybyłem tutaj, bo słyszałem, że jesteście odporni na wirusa. Że nie przemijacie się nawet po ugryzieniu. Tak? A kto ci to powiedział? Ktoś, kto już niestety nie żyje. Trzeba go było jeszcze wypytać. Ode mnie więcej nie usłyszysz. Właśnie, czemu nikt nie chce mi pomóc? Wirus szaleje, w całym mieście giną ludzie. A jednak żyjesz, przyjacielu. Weź trochę chleba i wracaj do Haranu. Nikt cię tu nie chce. Ale śmierć, naprawdę. Lena, tu Crane, słyszysz mnie? Cholera, co za pieprzone pustkowie. No i nic, Lipton. O, podejdź bliżej, nie dziabnę ci. Bez obaw, nie jestem jak reszta tych świn. To was mówię, pomyleńcy. Czyli nie jesteś jednym z nich? To czemu nie chcą cię przepędzić? Bo mam na sprzedaż nie tylko. Okej, Khan. Spoko. Ej, ty jesteś z Haranu, Khan. Kojarzysz może gościa z problemem okulistycznym? Masz na myśli gościa bez oka? Tak, tego, swój gość, kur. Jak się nie ma? On nie żyje. Cholera, to wielka szkoda. Ale zaskoczony to nie jestem. Może będziesz wiedział. Kurt wspomniał o ludziach odpornych na wirusa. Wiesz coś na ten temat? Tak jak się zastanowisz, to nie przypominam sobie, żeby miejscowi się zmieniali. Ojeby jedne, oni mają jakiś kult. Prowadzi ich tak na swoją matkę. Dawniej to była tylko taka lokalna tradycja, wiesz? Nie brali tego na poważnie. No, teraz biorą śmiertelnie poważnie. Odkąd wybuchła zaraza. A zgromadzą symbole, gdzie popadnie. Odprawiają jakiś rytuał. Chyba nawet się do niej modlą. No ale co z tą odpornością? Są ciągle na antyzynie, czy jak? Słuchaj, brak mi teraz człowieka. A że jestem przedsiębiorczy, to bijmy karty. Wspólnicy, ty i ja. Kupujesz coś, koleś? Świry. Co dokładnie masz na myśli? Cóż, ty chcesz nieco informacji, a że kurd wziął i kojfnął. Potrzebuję łebskiego kierowcy. Mogę pokazać ci coś, co może ci pomóc. Ale najpierw musimy skombinować wódz. Mam ci znaleźć... Rozpoczyna się. Ciekawe, skąd ja go wezmę. Ja poszukałbym na pobliskiej farmie. Tylko wiesz, dyskretnie, działaj po cichu, dobra? Nie ma sprawy. Poszukaj samochodu na najbliższej farmie. Nie ma sprawy. I jest Gites. Co to jest? Nie siedzą posterunek wojskowy, o proszę. Teraz ci się przypomniało? No wiesz, to nie było wtedy najważniejsze. Oni są jak pchły, trzeba się ich pozbyć i tyle. Niezorganizowani, bez jaj, zero smykałki do interesów. Niezły początek współpracy. Aj, no nie dramatyzuj, dasz sobie z nimi radę. Teraz wybacz, muszę się zająć klientami. Daj mi znać, jak już będziesz miał ten wóz. Okej, przeszukujemy to auto. Chyba Lipton, dobra. Ta OPS była ogromna, nie? No, to jest strasznie ogromne, ja cię sunę. Na spokojnie.
Okej. Ile ich jest, ja cię sunę. Coś dużo. Mało amunicji, mało, mało, mało. I co resztu? Było warto. Nie było. Nice. Dobra. Gites, naprawdę gites. Nice, kurde. Dan, jesteś tam? Dan. Nice. Shit. Gdzie jest, żeś lecił? No spokojnie i cyk otwarte. Otwórz, otwórz. Paczka amunicji, zajebiście. Ciekawe, czy mi się auto w ten sposób niszczy, czy nie. Chyba nie.
Zajebiście. Nie ma sprawy, pójdę. Dzięki za radę, ale kiedy mówiłaś, że przekonali Kana, żeby sobie poszedł, nie miałaś na myśli tutejszych, prawda? Nie. Ci tak naprawdę nigdy nic nie robią. Nie mogli się pozbyć Kana od wielu miesięcy. Dlaczego nie wiem? Nadal unikasz odpowiedzi. Wciąż nie wiem, czy zasługujesz na odpowiedź. No tak, ale wygnanie kogoś tylko dlatego, że był nieuprzejmy, to chyba lekka przesada, nie? Możliwe. Ale tylko cienki mur dzieli nas od bandytów, zombie i cholera wie czego jeszcze. Wystarczyłby jeden facet z niewyparzoną gębą, żeby to rozwalić. I nie masz z tym problemu. Jeśli nie znajdzie schronienia, umrze. Och, daj spokój. Jesteś z miasta, znasz takich jak Khan, prawda? Oni zawsze znajdą sposób, żeby przetrwać. No racja. Pojedź do stacji pomp. A, blisko to jest to. O, nowa strefa, to sobie to zrobię. Aha, dobra. Jest bezpieczny. Sobie zrobię to zadanie na spokojnie. Znaczy tą strefę oczyszczę. W sumie to mogę mieć jednak tym samochodem. No. Mogłem iść, znaczy jechać. Bo kawałek jest. Pewnie, że spróbuję. Na spokojnie. Aha, i tyle. Właśnie?
Dobra, idę do samochodu. Wrócę się. Ała. Poczekajcie chwilę, bo muszę to zrobić. Znaczy, muszę to sprawdzić, bo to będzie bezpieczna strefa chyba. Nie. Nie mogę zamknąć, holender. Ulepsz pojazd. O kurde. Śmieć. Totalny śmieć. Holender. Po paliwie. Co to jest? Niezbadane miejsce. No to sobie zbadamy w takim razie. O kurde. Co to jest? Warto przeszukać. Okej. No i zginąłem, jasny gwint. Gdzie mam to przeszukać? Halo? O co chodzi? A, bo ja wiem, walę to. Masakra. Zajmuj 20 zombie, no ludzie, chłopie. Wskazówka. Nice.
No, kurde, skurczybyk. No. Zaraza. Jak ja mam tutaj wejść? Chyba tędy. Jestem. O, skurczybyk. Wy tu naprawdę coś sprzedajecie? Wodę, ty ściutka. Nie ma po niej sraczki w smaku jak kotyk anioła. Za 3 litry tylko 10 kilo żarcia. Można też płacić złoto. Tyle jedzenia za wodę? Za oddychanie też trzeba tutaj płacić. O, pan chce się targować. No patrz w dół, tu widzisz? No, fazur. Nie. O, to śmieć. Przecież ścisnąłem ten R1, no, do własnej cholery. Co jest? Nie gadaj, że się jeszcze zbagowałem, no. Szkurwa. Noż ja cię sunę, pierdolona gra. Ratunku. Spokojnie. Ty śmieciu. No. Właśnie na niego. Ło. Ale leży, naprawdę. No i co? Leszcze, po prostu to są leszcze. Ja cię sunę. Jazil mnie przesunął.
z trzech zaginionych? Ostatni z trzech. Jestem Ali. Resztę rzucili tej ich bestie. Posłuchaj, Ali. Coś tutaj musi jakoś działać. Inaczej bandyci nie mieliby ani kropli wody. Bandyci mają to, ale na farmie już brałem. Trzeba się jakoś przekierować. Nie ma sprawy. Chyba wyszło, no. A nie. Jednak nie. Dobra. No to lecimy. No właśnie, kurwa. Na spokojnie. Jeszcze lepiej, ja cię sunę. No, wszystko przez to, no, kurwa. No i czul. Jezu, ile tego biegu jeszcze będzie, co? Pytam się, ile tego biegu? Nie zdążę, no. Kurwa. Jeszcze mnie cigają już, zajebiście. Nie. Nie zdążę, no. Nie zajebiście. Ja cię sunę. Aha. No, wyjedź stąd, kurwa.
Wow, shit. Jak to kurwa zginąłem, no? Ja pierdolę. Pojebane gówno. Będę na spokojnie. No szkurwa. Shit. Jak to zginąłem, no do jasnej cholery! Kurwa! Jebana gra! Szmaciura pierdolona! Jak tak na mnie wkurwa już naprawdę. No wypierdalać mi stąd, kurwa. No i chuj! No i chuj, kurwa! Kurwa. O, shit. Jestem już do kurwy nędzy. No jestem już, no. I co dalej? I co dalej? No i co teraz? No co kurwa chodzi, no? Co jest kurwa? Dobra, ja kończę to i pierdolę tą grę już w ogóle.
Dobra. Się trochę wkurzyłem, ale jest git. Szybko to sobie otworzymy. Jest git. Gdzie jest ten zawór? Zawór no. No kurwa rędy. Szybko, 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 szybko. No i gites, kurde. Kosmetyki. Po co mi kosmetyki, kurde? Pewnie do jakiejś misji. Elegancko. Mam strasznie mało paliwa, naprawdę strasznie mało. Masz za mało paliwa, naprawdę. Co nie robią do cholery? No też mam taką nadzieję. Nawet nie wiesz, ile to dla nas znaczy. Już od miesiąca mieliśmy skażone studnie. Ludzie coraz bardziej chorowali. Oj, bardzo będzie. Okej. Spoko. Jazir, w Haranie kończy się antyzyna. Szukam czegokolwiek, co mogłoby ocalić moich przyjaciół. Jeśli macie coś, cokolwiek. Tak, przecież mamy. Mamy naszą wiarę i modlitwy do matki. Wiarę? Wiarę w co? Nie chcę wyjść na buca, ale serio? To dzięki modlitwie nie przemieniacie się w zombie? Na tym polega twój problem. Brak ci wiary, tak jak inny mocy. Wierzymy w matkę, a ona nas chroni. Nie potrzebujemy żadnej antanzy. Niemożliwe. Dobrze, już dobrze. Jest jakaś szansa, żebym mógł porozmawiać z tą waszą matką? Ona jest święta. Rozmawia tylko z tymi, którzy należą do bezlicych. Ale może zdołasz zwrócić na siebie
zgodzę się na wszystko. O jakich przysługach mówisz? Czego potrzebujecie? Mówisz poważnie? No to dobrze. Ja zajmuję się tą farmą, a mój przyjaciel Milan dba o stacji benzynowej pod miastem. Rozejrzyj się, a znajdziesz więcej roboty niż jeden człowiek może wykonać. Tak jest. Tylko, że... Okej, okay, jest to jakieś zadanie. A nie. Okej, okay, zaginęła osoba. Na spokojnie. Gdzie się naprawia pojazd w ogóle? Ulepsz napraw pojazd. Póki co jest git. Git i tyle. Dobra.